Jesteśmy w galerii Art Station. Właśnie otworzyliśmy wystawę pod tytułem Nowy Porządek. Wystawa gromadzi dzieła artystów różnych pokoleń, przede wszystkim związanych z dwoma bardzo ważnymi nurtami w sztuce XX wieku, z nurtem sztuki minimal oraz z abstrakcją geometryczną. Dzisiaj chodząc po piętrach galerii, pomyślałam sobie, że i tutaj jestem szalenie konsekwentna i trzymam się zasady 50-50. Mianowicie 50% historii i 50% współczesności. Punktem wyjścia całej wystawy są dwie prace Donalda Judda, prawdopodobnie jednego z najważniejszych amerykańskich artystów XX wieku, jednego z czterech czy pięciu artystów, którzy powołali do życia nurt sztuki minimal. I do ostatnich swoich dni Donald Judd uchodził za klasyka tejże sztuki. Żyjemy w przeświadczeniu, że tradycja sztuki minimal jest wciąż bardzo istotna dla młodej polskiej sztuki. Młodzi artyści powracają do inspiracji minimalu, przygotowują prace, które pod względem formalnym niemal wprost odnoszą się do tradycji minimalnej, są bardzo oszczędne pod względem formy. Z tym minimalem robią rozmaite rzeczy, często traktują go w sposób lekko ironiczny, przetwarzają go po swojemu. Cała wystawa konfrontuje artystów, jak powiedziałem, kilku pokoleń. Artystów, którzy wchodzili w twórcze życie w latach 60. do pokolenia właściwie najmłodszego. Część duża tej wystawy to prace z kolekcji pani Grażyny Kulczyk, klasycy tacy jak Henryk Starzewski, Mirosław Bałka, Koji Kamoji, Roman Opałka, czy jakby właściwie najważniejsi polscy twórcy tych dwóch nurtów, o których mówiłem. W tej sali, w której jesteśmy, obok siebie wiszą obrazy Nestora polskiej abstrakcji geometrycznej, czyli Henryka Starzewskiego. Absolutnie abstrakcyjne, nie odnoszące się do żadnego punktu odniesienia w rzeczywistości. A tuż obok mamy wielkoformatowe obrazy Jarka Flicińskiego, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak abstrakcja geometryczna, a w gruncie rzeczy są przeniesionymi na płótno wzorami z koców turystycznych. To pokazuje, jak to nowsze pokolenie, to kolejne pokolenie po klasykach traktuje spadek, który zostało, często odnajdując ślady abstrakcyjne i minimalne w swoim codziennym życiu. Marzena Nowak chociażby na tej wystawie pokazuje po prostu dwa koła hula hop ustawione obok ściany, po prostu jako rzeźbę geometryczną. Tych przeskoków i porównań tutaj na tej wystawie jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że publiczność będzie miała przyjemność w śledzeniu tych wzajemnych nawiązań pomiędzy różnymi pokoleniami.